No daj jeszcze jedno dechę, bo ktoś tam pisał do nas ostatnio, że trochę widnie mamy na tym rusztowaniu. Ja to zanim bym spadł, to ze dwa fikołki bym zdążył zrobić. Dobra. Teraz. No. Teraz panie. Czekaj, czekaj, czekaj. No troszkę wyżej. Pomalutku, pomalutku. Wyżej, wyżej. To musi iść. No to musi iść tak. Aż tak? No, to wyniżej. Co? No. Trochę mi się nie podoba te... Że jest na rogu? No. O, powinna być odwrotnie przyspawana. Do góry. Mhm. Powinna być odwrotnie przyspawana. Możemy rzucić na busa i podjedziemy. Ściągamy. Tak. I balustrada idzie do poprawki, bo wchodzimy w szpaletę tym płaskownikiem i po prostu trzeba w tą stronę zaspawać. I coś takiego. Trzeba było ołówkiem od razu zaznaczyć. To by się wycięło trochę więcej. To i tak do ciebie delikatnie. Może łek? Mam. Dobra, daj troszkę. Złamał się. No daj, opuścimy podstrugę sobie. Dojdź pomału, weź od razu poziomicę. Nie złam. Balustrada musi trzymać ściany, a nie elewację. Chyba, że nie planujecie się opierać o nią. A tutaj pójdzie płytka. Tak będzie można zrobić krok jeszcze na ten stropian, bo tutaj zostało dowalone kleju pianki i nie pamiętam jeszcze, czy nie został zakołkowany do ściany. I tutaj jest w balustradzie jeszcze taka kratownica. W razie buja, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby tam nogę chciał postawić. Jakby tutaj był strop, żelbet, teriwa, Ackerman, to moglibyśmy zrobić normalny balkon i byśmy się podwiązali zbrojeniem do stropu. Natomiast w tym przypadku, jak jest strop na belkach drewniany, no nie było bardzo do czego. Chyba że jak w projekcie 5.9x5.9 z balkonem, to tutaj do wieńcy. Czyli jest jeden wieniec, tam jest drugi wieniec wysunięty na 120 cm, jak dobrze pamiętam, i położone belki, czyli jest to przeciągnięte. Tutaj, tak jak mówię, nie było do czego, a robić taki duży balkon, to by trzeba było i dach wysunąć na 120. A poza tym projekt 5.9x5.9 z balkonem powstał troszkę później niż ten obecny, to tutaj widzicie. Więc za każdym razem, kiedy tworzymy jakiś nowy projekt, staramy się coraz bardziej unowocześniać, coraz bardziej robić te rozwiązania prościejsze. Tak jak tam widzieliście, strop drewniany i balkon, czyli po prostu na wieńcu belki się spiera i to wystarcza, żeby można było zrobić balkonik. Dobra, wyrywamy to. Montujemy na kołeczki. Na kołki? Nie, ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że nie mówi się kołki. Dyble. Dyble. Dyble, no. Bo pokazałem chyba dyble i powiedziałem kołki. To jest nieprawda. Pokaż, jak dzięcioł dubię. Dobrze, że takiej piłki dzięcioł nie ma. To jest ptak dziobak. Dziobak. Tak może wam wydziobać dzięcioł. A jakby miał piłkę, to by ładnie dziobał okrągło. Teraz
Panie Dzieju, poziomica by się przydała. Kto ma mniejszą rękę? No ciekawy jestem, czy dobrze, czy nie? Czy troszkę wyżej? No co? Ten uśmiech coś... Dało się? Troszkę wyżej u ciebie. Wyżej u mnie, ale... Co? Nie ma gdzie? Nie, jest! Trzeba podłożyć coś, żeby nie trzymać powietrzu. U mnie też damy wyżej troszeczkę i teraz musisz podkuć. Nie, wiesz co, równo chciałem. Równo z tym? Równo z tym, tak jak no jest teraz. Zaciąć. Zobacz jak tam wygląda. U mnie jest na maksa. Ale jest jeszcze miejsce? Do góry? No. Do góry już nie ma miejsca. Nie ma. U mnie jeszcze jest, czyli trzeba doły pozaciąć. No czekaj, bo może nie będzie trzeba, bo jest równo z tym. No. To dobra, bo zobacz. Taki lekkie opuszczenie to by mogło być. To nie, no ja bym zostawił, bo też nie chcę tam, żeby było za wysoko, bo płytkę troszeczkę wysunę. Niech będziesz... Wysoko. U mnie za wysoko. A u ciebie wyżej? Czekaj. Czekaj, bo powiedzą, że... O jest, nie, dobrze jest. Dobrze jest? Dobrze jest, tylko boki jeszcze zaznacz. Ja tu mam 13. A co byś nie zrobił, to i tak Janusz powie, że Janusz. Poza tym o byle kim się nie mówi. 13, pokaż jak mierzysz. No co, do tego? Nie do tego, od zewnętrznej. Od zewnętrznej łap. Od... Tak, od tego łap. No to mam 16. 16, no to... Trzeba wyśrodkować. No to w moją stronę. Dobra. Ile jest? 14,5. Dobra. Okej. No troszeczkę będzie. No bo to jest 14. No dojdzie pył i nie przebijesz tego. Zostanie w połowie. A masz większe? Na takie kołki będziemy łapać. Znaczy dyble. 16? 16. Przymierz. Zresztą masz w ręce go. Moim zdaniem będzie za duża, będzie luz. Zobacz tam przy kotłowni, w tamtym domu, zanosiłem jakieś dwa takie duże wiertła. To nie, to są całkiem już wielkie. Aż takie wielkie tam były? No. Mi się wydaje, że były takie po środku. Jeszcze zobacz, bo może akurat będzie. Nie tak łatwo, to tam nie jest. No, chyba nic z tego. Prędzej zęby wybije. Zobacz. Wiertło poszło. No. Czekołki trochę mniejsze. 10 cm tylko będzie. Miało być chyba 15 w mur, ale damy dychę. Damy dychę. To i tak będzie trzymało, patrząc po tym, co tutaj się dzieje. To będzie trzymało. No dobra. No to nic, dzisiaj nie zamontujemy, jedziemy po kołki. Tam będą 15, dwa dyble 15, a tu będą 20. Mhm. To i tak będzie siła plus dół. Plus dół. Śmieć, 30 zł, dopiero kupione. Masakra powiem. To się nazywa beton. Tak się domy robi. Ktoś mi kiedyś powiedział, że robię domy, które się rozlecą. Teraz jest przykład tego, czy ten dom się rozleci rzeczywiście. Jakoś nie widzi mi się, żeby się rozsypało. Dlaczego miałoby się rozlecić? Nie no, tak mi kiedyś ktoś napisał, że zbrojenie... coś o zbrojeniu, tak? Czekaj, ja zajdę i mi pomoż. Ja daję Fi16 i Fi14, a tutaj większość domów, większość norm, no to jest Fi12, więc ja daję troszkę większe. No i widać właśnie efekty. 14. Dobra. Podejście drugie. Zmieniliśmy śruby. 14, no, czyli dobrze. Zmieniliśmy śruby na troszkę łagodniejsze, bo jednak były dobre giganty. Poczekaj. I montujemy balustradę. Co? Ten uśmiech mówi, że prosto wyszło.
Mam sprawdzać? Sprawdzam. Jesteś pewny? Jestem. Nie boisz się? Nie. A nie chcesz ty? Żeby tak każdy sprawdzał swój balkon, a nie później było uwaga. Dawaj teraz ty. Nie, ja już mam się tak owisiołeś. No gdzie? Ubezpieczyłem się ostatnio. Niech się zwróci. Nie wyrwie się. Dobra. To jest przyklejone na klej dwuskładnikowy. Kołki. Kołki tego. Szybki montaż. Foxypol. No bo dobra, dobra. Wolałem się upewnić, że jakby ktoś tam miał spać. Jeszcze raz. Ale balkon. Nie. No i co? Fajny? Suszarkę na pranie i można wieszać. 600 zł zapłaciliśmy za balkon. Nie, montaż miał być za 300 zł, więc stwierdziliśmy, że zrobimy go sobie sami na spokojnie. 15 minut, 300 zł. Nie licząc przygotowań. Jedno wiertło złamane. Jedno wiertło poleciało. Ale no, tak czasami. Czasami bywa. Jest balustrada, troszkę to suniemy. O. Nie urwałaś jeszcze. No i luksus. Można się opierać. Tu jeszcze pójdzie płytka, tak żeby można było nogę postawić. Płytka albo deska, coś takiego damy. I będzie jeszcze kawałeczek wyżej. No, 600 zł, tak jak mówiłem. Nowa sauna. Wszędzie pozamykali sauny, to kupiliśmy swoją. Ta jest większa niż ta, co była montowana. No. I do tego ma jeszcze pompę w środku i będzie wyrzucała wodę w drenaż. Więc ta jest taka już lepsza. Nawet nie wiem, co tam jest. Na kamerze później zobaczę. Jak ci spadnie, to się dowiesz. Na kamerze zobaczę później, co jest. Dobra, idziemy do roboty. Koniec zwiedzania.